Your mother tells me you have an invisible friend. Did he do that to you? No, that was the monsters. Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Beyond Two Souls. Zostawcie łapkę w górę pod filmikiem, bo ta seria naprawdę robi fajne wyświetlenia. Widzę, że wam się podoba. Subskrybujcie kanał, jak jesteście nowi, z dzwonkiem oczywiście. Wbijajcie na streamki, linki w opisie oczywiście. Jakby ktoś chciał gierkę kupić, to też macie linka w opisie. W sumie niedroga, bo 69 zł za taką gierkę. To niedużo moim zdaniem. Kontynuujemy w ogóle naszą przygodę na farmie z poprzedniego odcinka. Jedziemy doglądać jakieś owce chyba, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. No i co tu mamy do roboty? Słuchaj, wiem, że nie chcesz o tym rozmawiać. Ale ja muszę wiedzieć, co się wczoraj stało. Twój ojciec zna tego ducha. Często was nawiedza, prawda? Jej co był tu od zawsze. Przychodzi w nocy i kradnie duszę. Starszyzna mówiła, że to klątwa. Cena, którą płacimy za mieszkanie tutaj. To się nie dziwię, że się wszyscy wyprowadzili. Twój ojciec nigdy nie chciał stąd wyjechać. Nie. Dla niego ten duch jest częścią tej ziemi. Jak skały albo piasek, nie zmienisz tego. Trzeba nauczyć się z tym żyć. Teraz ja zadam ci kilka pytań. Co ty tutaj u nas tak naprawdę robisz? Mam wrażenie, że przed kimś uciekasz. Chcę zapomnieć o przeszłości. Zacząć od nowa. A może uciekam przed sobą. Jesteś jak my. Też masz swój mroczny sekret, prawda? Wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Ja... O, co się? To be bashak ad. A i a, si inde des il. To tata. Nie mają wody, pewnie coś stało się ze studnią. Muszę tam pojechać. Może ja pójdę sprawdzić. Nie wiem, czy coś zdziałasz. Postaram się. Gdzie ta studnia? Tam jest. Stoi wiatrak. Na pewno trafisz. Okej. Do zobaczenia na ranczu. Okej. Na razie. Okej. Bierzemy konika i jedziemy. Spacer, jak się wciśnie, to się szybciej jedzie, tak? Dobra. No jestem w sumie ciekaw, jak my to rozwiążemy. Z tym duchem. No już wszystko jasne. Dobra, Aiden, weź na to, zrzuć to i jelo, nie? Po problemie. Dzięki, Aiden. Pompa znowu działa.
No problemu. Znowu ten gość, nie? Aha, mam tam podejść. No dobra. To idziemy. Remon tutaj jest. Chcę je sprawdzić, zobaczyć, znaleźć coś? Jedyna nie mogę przywołać. Co? Spali się wszystko. Dobra, kim ty właściwie jesteś, pajacu? Crown. Właśnie, co to było Crown? Czekajcie. Szybki tłumacz. Pamiętam, co to było, ej. Crown to było korona, właśnie, kuźwa, ten debil. Czekajcie, w którą stronę to wskazuje? W tamtą. Nie wiem, czy chodzi o tamto, czy o to. Bo o to. Dobra, ona sama i tak jedzie, ja tylko spację trzymam tak naprawdę. Żeby szybciej jechała. Nie wiem, czy tutaj mam dojechać, ale tutaj to wygląda jak jakaś... Fort Crown? A co to jest za miejsce? Aiden, czy ty coś tu widzisz? Bo ja tu już coś widzę. Dzięki tobie. Wyłaź! Pokaż się, draniu! Okej. Istota. Wymordowała załogę fortu. Może to jej co? Tu coś jeszcze jest. Nie wiem, czy tu po lewej, czy po prawej bardziej.
tutaj, dobra. Rozwidlone drzewo. Muszę je znaleźć. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Czekaj chwilę. Bo jeszcze znalazłem jedną rzecz tam wcześniej widziałem. Podejdźmy tam. Tam przy samym wejściu jeszcze coś było. I tego nie zauważyłem na początku, ale dopiero później to zwróciłem na to uwagę tutaj przy tym. Coś jeszcze jest. Kurde, nie mogę nakierować, nie? Okej, tu chyba już więcej nic nie widziałem, Aidenem, jeszcze tam podlecę. Jest jeszcze coś, jest jeszcze jakaś spluwa. Dobra, a tam z tego miejsca tu już nic, a z tego... To też już widziałem. Dobra, to jeszcze pod tą spluwkę podejdźmy. Ona była w tamtą stronę, dobra, już ją widzę. I zobaczmy, co tutaj jeszcze nam to pokaże. No dobra, wracamy do konika i jedziemy szukać tego drzewa, tak? Mogłaby szybciej trochę chodzić, bo to nie spacer. Tylko zadanie. Siadaj. Skąd ja mam teraz wiedzieć, gdzie ja mam jechać? A czy mniej więcej mnie samo prowadzi? Coś tak czuję. O, widzicie? Samo mnie tu skręciło. A jeden coś tu może wypatrzeć, w ogóle na jedena nie mogę się przełączyć. Jakby teraz wracam z powrotem. Mam znaleźć jakieś drzewo, ale jedyne drzewo, które tu widziałem, to już minąłem od razu praktycznie. Na samym początku. Jak będziemy błądzić? Stąd to wyjechałem w ogóle. Muszę je w końcu odnaleźć.
Tu jeszcze nie byłem, ale tu nie widzę żadnych drzew z tej strony. Jedyne drzewo rozwidlone, jakie widziałem, to było tam. Ale to nie to chyba. Czekajcie, no spróbuję tu podjechać. Tu próbowałem i mnie cofnęło wtedy. No jest. Właśnie. Dobrze jechałem, tylko nie wiem czemu mnie zawróciło. Diabelskie widły. Miejsce, które ujrzałam w wizji. Dobra. Tego to ona na pewno nie widzi. Jeden coś nam tu pokazał. Zostali zabici przez istotę. Dzięki, Aiden. Okej. Powiem szczerze, nie wiem, co ona robi w tej chwili. Dziwne. Tu nie ma talizmanu. Babka. Piąty talizman. Założył go dziecku na szyję. Pomóż mi, Aiden. Muszę zobaczyć, co się stało. To się tak szybko stało. Ja nic nie rozumiem. To wszystko jest pomieszane. Chyba czegoś tu brakuje. Pokażę talizman Polowi. Może on będzie wiedział. Ten okręg widać? Widać w ogóle, dobra. To jedźmy na rancho. O cholerka. Nie powiedziałbym, że to dobrze wygląda. Tato! Tato! Co się stało? Ojcu, przyszedł w biały dzień. Uciekaliśmy do domu, ale tata... Tata upadł! Kurwa, samochód! No dalej, dalej! Zaskocz! Zaskocz do cholery! Nie odpala, Jay! Nie odpala! Istota tu wraca. Schowajmy się w domu. Chyba to nic nie da. Masz lepszy pomysł? Ojciec mówił, że z duchem się nie wygra. Mam.
Babka, dawaj talizman. Gdzie ta stara? To ten kot. To nim było przykryte dziecko. Dała mi go matka. Dostała go od babki. Dała mi też to. Piąty talizman. Dawaj go. Ogarniemy to zaraz. I będzie happy endzik. Muszę się dobrze przyjrzeć. Zapamiętać każdy szczep. Twoi przodkowie. To oni przyzwali tu jeńco. Byli zaślepieni nienawiścią do białych. Wezwali jeńco, by ten ich pomścił, ale demon zwrócił się przeciwko nim. Był nienasycony. Pragnął krwi. Jeńco powrócił i odbierze nam duszę. Twoi przodkowie. Oni strzegą tego domu, prawda? Zrozumieli błąd. Wrócili, by chronić nas przed złem, które uwolnili. Jeśli sprowadzili tu demona, to musi być sposób, by odesłać go w zaświaty. Odprawili rytuał otwierający przejście. Pamiętam inkantację, ale rytuał zginął w brokach przeszłości. Widziałam go. Pojawił się w mojej wizji. Ja przygotuję rytuał, a ty wymówisz inkantację. Śpiesz się! Jest blisko. Dobra, ale jak ja mam to zrobić? Ogień. Muszę rozpalić ogień przed domem. Okej, muszę wzniecić ogień. Dobra. Daję benzynę. Jody, odbiło ci! Zaufaj mi! Wiem, co robię! Musimy się schować! Burza nadciąga! Zostaw ją! Cześć! Shimasani? Ty... Patyk, Jody! Znajdź patyk, którym narysujesz znaki! Dobra. Najpierw był okrąg. Jedynka. Myślałem, że będę musiał ten. Dobra. Teraz talizmany. Muszę dokładnie pamiętać, gdzie stał każdy z szamanów. O kuźwa. Znaczy, nie pamiętam, który gdzie był, ale... Tak. Wszystko się zgadza. Okej. Okej. A teraz każdy z was musi stanąć przy talizmanie. Do każdego z was będzie przyłączona dusza. Jest nas tylko czworo, a talizmanów pięć. Trzeba pięciu dusz, by rytuał się udał.
To obłęd, Jody! Wszyscy zginiemy, jeśli zaraz się nie schowamy! Aiden. Kurwa! Kurwa, brakuje jednej duszy! Zaraz, no jasne! Nie pomyślałam o tym! Dobra! Mamy 5 dusz! Shimasani, wypowiedz teraz inkantację! No, otworzyłaś przejście, Jody! Udało się! Udało ci się! Bomba, nie? Ta gra jest zarumbista. Jody! Spoko, nic nie będzie. Shimasani! A może jednak? Zabieram cię w niezwykłe miejsce dla mojego plemienia. Od wielu wieków tutaj grzebiemy wszystkich naszych zmarłych. To dla nas święta ziemia. Okej, dokończmy sobie ten rozdział w tym odcinku. Myślę, że nie ma sensu już go przerywać. Tak na dwa już był podzielony. Więc lecimy do końca tego rozdziału. I zobaczymy. Co tu jeszcze się wydarzy? No Jody nie mogła zginąć, to nie ma takiej opcji w ogóle, bo tam jest jakiś, jeszcze po tym wydarzeniach jest kolejny jakiś rozdział był już rozgrywany, więc... Jakiś konik, w ogóle babka żyje, czy nie żyje, ojciec? Wydaje mi się, że babka raczej zginęła. A może nie? Nie wiem. Zostałem tylko chłopaki, nie? Ojca nie ma, albo leży i się kuruje. O, tu leży ojciec.
A, oboje. No to nieźle. To kości waszych przodków. Na pewno chcieliby spocząć obok współplemieńców. Mogłam uratować pola. Serio? Wiem, że mogłam. Nie obwiniaj się. Ojciec jest teraz Shimasani wśród przodków. Jest tam szczęśliwy. Gorzej, jak serio mogłem. Ja pierdzielę, jak mi się w podsumowaniu pokaże, że mogę go uratować, co... Bez jaj. Ten nadal tam stał. Chyba zrobiłem wszystko dobrze, ej. No hello. Ciekawe w sumie, co by się stało, gdybym... Zły znak wybrał, na przykład dwójkę, trójkę albo czwórkę, bo jedynka była tym poprawem. No, wejdź. Chyba koniec. Więc podjęłaś decyzję? Wyjeżdżasz? Muszę zamknąć kilka spraw. Spraw z przeszłości. Chyba już jestem na to gotowa. Wiele ci zawdzięczamy. My i cały nasz lud. Jeśli świat cię rozczaruje, wróć do nas. Znajdziesz tu dom. Dzięki. Będę tęsknić. Ja też. Nigdy cię nie zapomnę, Cory. Ashki będzie tęsknić. Kiedyś przyjadę go odwiedzić. Hej, Jody! Myślisz, że puścimy cię stąd na piechotę? Trochę mi to zajęło, ale w końcu udało mi się go naprawić. Weź go. Jest twój. Tak możemy ci podziękować. No w sumie zabiłam wam ojca i babcię, nie? Ale dajecie mi motor. Zajebiście. Kurwa, kogo my pochowaliśmy? Navajo. What the fuck? Aiden zwiedził dom. Jedi nie wyszła na zewnątrz. Jodie nie naprawiła motoru. O! Jodie uciekła przed Yotisho.
Jodie powiedziała Jayowi prawdę. Jodie nie uratowała Paula. Ale kuźwa, przecież on żyje, ej, bo nie kumam. Jodie odprawiła rytuał. Jodie pocałowała Jaya na pożegnanie. Dobra, kończymy ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trochę tu jest dziwne to zakończenie, tak moim zdaniem. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, suba na kanale z dzwonkiem. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku jutro o 15:00. Trzymajcie się. Cześć!